Szanowni Państwo, drodzy pracownicy, doktoranci, studenci i przyjaciele Uniwersytetu Łódzkiego, trzeba podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, czego podważyć się nie da. Na naszej uczelni często wracamy do tych słów profesora Tadeusza Kotarbińskiego, pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Mówią one wiele o pracy badacza. Nieustępowanie w ciekawości pozwala odkrywać prawdę o wciąż zmieniającym się świecie. Ma także inny, bardzo praktyczny wymiar. Pozwala wciąż aktualizować to, co wiemy o warunkach, w których działamy. Zasady pracy naukowców oraz sposoby prowadzenia badań i popularyzacji wniosków z nich płynących ulegają zmianom. Dlatego tak jak nie możemy przekazywać nieaktualnej wiedzy, nie wolno nam działać w oparciu o stare, nieaktualne schematy. Te schematy zmieniają się coraz częściej, nawet wielokrotnie w trakcie trwania kariery naukowej jednej osoby. Stąd tak ważne jest, aby zachować racjonalne, umocowane w ciekawości podejście do oceny warunków, w których działamy i otwartość na podążanie za istotnymi zmianami. To niezbędne, aby móc być częścią świata nauki. Można ulec złudzeniu, że z tym zadaniem radzą sobie lepiej badacze, którzy dopiero zaczynają karierę. Z pewnością to, że teraz uczą się zasad działania w świecie nauki, pozwala im zorientować się w aktualnie panujących regułach. Jeśli nie będą pielęgnować w sobie ciekawości i zapomną, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana, zaczną działać według nieaktualnych schematów i mimo imponującego startu mogą z czasem odsuwać się od głównego nurtu naukowej dyskusji w swojej dyscyplinie. Kariera naukowa trwa kilka dekad. Naiwnością byłoby przyjmowanie na jej początku, że w tym czasie nauka będzie stać w miejscu. Jednocześnie warto pamiętać, że młodzi badacze uczą się pracy naukowej w części od swoich mentorów i doświadczonych współpracowników. Mogą przy nich rozwijać swoją uważność i otwartość na zmiany lub przyjmować jako własny ich punkt widzenia, także ten na temat reguł panujących w nauce. Niebezpieczeństwo wynikające z tej drugiej postawy jest oczywiste. Konstruktywna relacja mistrz-uczeń może przynosić benefity obu stronom. Warto pamiętać, że to nie jest przekaz jednostronny. Przecież dla doświadczonych badaczy młodzi też mogą być inspiracją, na przykład do przemyślenia i aktualizacji swoich praktyk. Nie sposób aspirować do uprawiania dobrej nauki w oderwaniu od międzynarodowej widoczności wyników pracy badawczej. Aby odnieść sukces w naukowym świecie, potrzebna jest i przemyślana osobista strategia, i otwartość na to, by działać według reguł, które są wspólne dla badaczy niezależnie od dyscypliny. Kiedy priorytetem badacza jest uprawianie dobrej nauki i upowszechnianie jej efektów, tak aby były widoczne, dobór odpowiednich narzędzi, w tym czasopism do publikacji wyników, nie stanowi wyzwania. Dzięki aktualizowanej każdego roku bazie Top Ten wiadomo dokładnie, które tytuły liczą się w danych dyscyplinach, które są najczęściej czytane. Na aktualnej liście można znaleźć czasopisma, w których z powodzeniem mogą publikować chcące zabrać istotny głos w dyskusji osoby uprawiające nauki ścisłe i przyrodnicze, społeczne oraz humanistyczne. Tę bazę i czasopisma w niej występujące, publikacje, warto sprawdzać regularnie, samodzielnie. W nauce i własnej karierze naukowej należy myśleć, patrząc na nią przez pryzmat jakości, odrzucając myślenie krótkoterminowe, nie patrząc na punktację, robiąc dobrą naukową robotę i dbając o międzynarodową widoczność efektów pracy zgodnie z aktualnymi regułami działania w nauce, można zapewnić sobie wiele lat sukcesów i satysfakcjonującego rozwoju zawodowego, a co najważniejsze, zachować naukową ciekawość.